amerykański jakiś film na planie, podeszła do mnie żona innego znanego operatora, filmu Piano, Drejburga, i rozmawiała ze mną chwilę i w pewnym momencie powiedziała: wiesz co, ja jak piję kawę, to zawsze kawę zaczynam od picia od tego, że biorę kostkę cukru i daję się jej napić. A wiesz, dlaczego to robię? Oczywiście wiedziałem, no bo to zrobiliśmy w filmie Niebieski. Linosz bierze kostkę cukru, kładzie na brzegu kawy i ta kostka się robi czarna, pije tą kawę jakby sama i potem dopiero wkłada tą kostkę cukru przepełnioną tą esencją kawy, wkłada do ust. To zdjęcie było opublikowane w takim magazynie wydanym z okazji, w Polsce się odbył zjazd młodzieży, takie były kiedyś przez komunistów organizowane zjazdy. No, głównie zapraszali młodzież z krajów komunistycznych, ale troszkę przyjeżdżały jakieś organizacje lewicowe. I na końcu tego albumu było moje zdjęcie, a podpis by nastąpi uczynka komunizmu, coś w tym sensie było napisane na końcu pod tym zdjęciu, co moja mama doprowadziła do szału, że ja służę jako propaganda. Jej zdjęcie i ja osobiście jako propaganda jutrzenki komunizmu. Deska windsurfingowa jest czymś, co no, pozwala mi utrzymywać pewną równowagę psychiczną. Jest takie zjawisko po każdym filmie, szczególnie takich ciężkich filmach, że no, pada człowiek w depresję. I ja znam twórców, którzy tą depresję przeżywali bardzo głęboko. Osobą, która no, była rzeczywiście chora na depresję, był Krzysztof Kieślowski po każdym filmie. On bardzo przeżywał nagle tą pustkę, która się pojawia po skończeniu kręcenia. To jest, ja to troszkę też tak porównuję do zakonu, że to jest jakby odejście od normalności w kierunku kompletnej ascezy. Celem tych paru miesięcy czasu jest tylko jedna rzecz, to jest ten film. Człowiek żyje tym filmem, budzi się, zasypia. Sny w pewnym momencie przestają mieć taką swoje bogactwo. Ja zawsze w nocy oświetlam. Cały czas mam sny, że znajduję się na planie i na tym planie coś tam robię. I przeważnie mi coś się nie udaje. Ten tryb życia jest dewastujący psychicznie oczywiście. Jeżeli się potem wraca z powrotem, to jakby przedefiniowanie wszystkiego na powrót. Ja bardzo na to cieszę, ale z jednej strony efekty no, uboczne są takie. W Los Angeles zrobiono kiedyś stwierdzono, że ci wszyscy technicy, jak ktoś jest dobry w Los Angeles, to pracuje bardzo intensywnie. I stwierdzono, że ci ludzie, którzy przechodzą na emeryturę tam w wieku 65 lat, a to są zdrowe byki, no bo oni fizycznie pracują na planie, umierają w ciągu 2–3 lat. Mama moja i ojciec byli jednymi z pierwszych założycieli Związku Polskich Artystów Fotografików, że ich fotografia już przestała interesować tylko jako źródło zarabiania zawodowej fotografii, ale chcieli wykorzystać to wspaniałe medium w jakiś bardziej interesujący sposób. Ta atmosfera zakładu fotograficznego przeniknęła całe nasze życie, bo ten zakład fotograficzny był praktycznie w mieszkaniu. Myśmy mieszkali w tej części dolnej, gdzie przyjmowało się klientów i w związku z tym ja ilekroć miałem coś do załatwienia, no to jedynym miejscem i takim dobrym miejscem, bo tam akurat mama miała czas, bo wszystkie te procesy chemiczne wymagały czasu, żeby z nią porozmawiać, to była ciemnia fotograficzna. Ciemnia fotograficzna, jak samo słowo wskazuje, wszystko się odbywa w ciemności, więc te rozmowy zawsze nabierają jakby innego charakteru. Sam fakt, że mówimy w ciemności, to były takie rozmowy inne. Poznałem na wakacjach taką dziewczynkę, Niemkę. Ona chciała być aktorką filmową, no więc ja musiałem być filmowcem, ja byłem w niej zakochany śmiertelnie. Szkoła filmowa była taką wyspą innej rzeczywistości. Po pierwsze była bardzo międzynarodowa, bo mnóstwo studentów zagranicznych. Poza tym ona była też miejscem, w którym w dużej mierze studiowali dzieci prominentów. W związku z tym była w oczkiem w głowie ówczesnego Ministerstwa Kultury. Tak naprawdę edukacja w szkole filmowej była no, wrzucaniem pieniędzy na bruk, bo myśmy mieli takie warunki produkcyjne, które potem się nie spotykaliśmy ich po skończeniu tej szkoły filmowej. Ja pamiętam, na drugim roku szkoły filmowej na plan wyjeżdżałem z ciężarówką pełną sprzętu, a dla mnie i dla reżysera w moim wieku młodych był osobowy samochód i była normalna produkcja, był normalny kierownik produkcji profesjonalny. I w dodatku nie było nam nawet wolno używać innych studentów do pomocy, bo nasi wykładowcy uważali, że nie możemy być inspirowani przez innych, czyli było zakazem, żeby inny student się pojawił na czyimś planie filmowym. Jeżeli ktokolwiek by zrobił donos, że na moim planie filmowym był jakiś kolega, to było z góry wiadomo, że otrzymałem niedostateczny i to moje ćwiczenie czy film nie zostanie przyjęty. Takie było określenie, które się przykleiło do niego: brat Łat. No i tak właśnie był, bratem Łatem. Uwielbiał pomagać we wszystkim. I ja pamiętam, jak przyjechał do mnie na wieś, po moim dziadku właśnie przedsiębiorcy, taki domek został w górach. I tam nie działała pompa do wody, ja tą pompę wyciągnąłem, nie mając pojęcia o żadnej technice takiej typu mechanikę tej pompy, ale wyciągnąłem, bo i zacząłem coś dłubać przy niej, to wiedziałem, że to się stanie natychmiast. Że Kieślowski zabrał mi tą pompę i zaczął natychmiast ją naprawiać i naprawił tą pompę. Krótki film o zabijaniu, który niewątpliwie był taką cezurą w moim życiu, to w tym czasie, jak ta decyzja powstawała, to nie miałem tego świadomości. Ona się jakby pojawiła później. Chodzi po prostu o to, że my zapominamy, że pracujemy w zawodzie, czy zapominamy, wiemy o tym, ale w jakiejś mierze nie zdajemy sobie tego sprawy, że pracując w zawodzie tak konkurencyjnym, jesteśmy poddawani niebywałemu ciśnieniu, który powoduje to, że ze strachu, z niepokoju, z powodów właśnie takich, że decyzje artystyczne takie czy inne mają wpływ na nasze życie i naszą, w cudzysłowie, karierę, że często nasze wybory są marne, że bardzo często kopiujemy wzorce innych, że my ze strachu, z powodu tego ciśnienia psychologicznego zabijamy artystę w sobie, my zabijamy to dziecko w sobie. Zaproponowałem bardzo drastyczny sposób Kieślowskiemu, który on nie bardzo chciał przyjąć, ze względów zrozumiałych, bo robił serial filmowy. No. To do dzisiaj wydaje się pewnym nadużyciem stylistyki, bo ten film wyraźnie odskakuje od wszystkich innych filmów. Jest innym filmem, jeśli chodzi o stronę wizualną, 100%. Ale on też wylansował całą serię, bo ten film pokazany w Cannes i szalenie się tam podobał. Znaczy zszokował. On był tak inny. Zanussi nauczył mnie o konieczności czegoś, co szczególnie ludzi, którzy zajmują się stroną wizualną, z czym mają kłopoty, czyli nazywaniem rzeczy po imieniu. Jemu nie wystarczyło to, że powiedziałem mu, jak ja mam pomysł, tylko on chciał wiedzieć, dlaczego uważam, że ten pomysł jest lepszy. Co wydawało mi się zawsze głupkowate, no, lepszy i już. No. I nie ma dyskusji. No jest lepszy pomysł, no. O co ci chodzi? No, co to złe jest? Miałem takie odzywki do niego. On ma tą profesorską potrzebę, żeby cokolwiek się pojawi w jego filmie czy w jego twórczości, żeby miało jakąś logiczną strukturę, jakiś przejrzysty sens. I te lata pracy, tego przekomarzania się, no, kompletnie dwóch różnych indywidualności, bo jesteśmy jak ogień z wodą. Wydaje mi się, że w dużej mierze nauczyły mnie tego, czego mi brakowało, czyli to, że ja potrafię ułożyć, siedzę przed panią, potrafię ułożyć zdanie dalej pokrętne, ale przynajmniej ma podmiot do leczenia, to na pewno zawdzięczam Zanussiemu. Nigdy nie pracowałem z reżyserem o tak wyraźnej orientacji wizualnej. Ridley Scott jest człowiekiem, który mniej wie, bardziej czuje i przede wszystkim widzi. I to była dla mnie olbrzymia lekcja, z której korzystam do dzisiaj, która składa z rzeczy mniejszych lub większych, Ale tak naprawdę to, co zawsze zostaje mi, przypominając Ridleya Scotta, że on przypominał mi zawsze dziecko w pokoju z zabawkami, skoncentrowane na swojej zabawie, jakby nieświadome, że wokół są setki, tysiące ludzi, że są wybuchy, że każda decyzja to są miliony złotych, dolarów wydawane. On ma taką naturalną skłonność koncentracji. Obserwuję młodych ludzi, którzy bardzo często bez przerwy mówią, bez przerwy opowiadają. No, to jest bardzo zła technika, bo to gadulstwo na planie, to przekonywanie kogokolwiek powoduje to, że on już przestaje być wrażliwym na to, co się dzieje, tylko zaczyna słuchać siebie. I on już nie widzi to, co powstaje przed jego oczyma, tylko słyszy to, co powstaje, łącznie z tą komendą, którą przed chwileczką wydał i tą analizą, którą wydał. I bardzo często jest coś w tym takiego, co ja nazywam, znaczy wszyscy nazywamy wishful thinking. No. To są nabożne życzenia. One się nie sprawdzają, bo one są w jego głowie, ale widz tego nie odcyfruje, bo on tych komentarzy nie słyszy i nigdy nie usłyszy. Właśnie piękno, wspaniałość współpracy z Ridleyem Scottem była taka na oszczędności. On aktorów mówił wolniej albo szybciej. To było wszystko, co potrafił im powiedzieć. Nazywam się Idziak i wszystko w moim życiu idzie powoli. I powoli, harmonijnie. No, i uważam, że to jest wspaniałe, że mnie się nie przydarzyło coś, co bardzo często zauważam jest nieszczęściem, szczególnie dla młodych twórców. Że oni gdzieś na początku swojej kariery zdobywałem jakieś niebywałe laury. Dostałem jakąś nadzwyczajną nagrodę. Bardzo często się źle kończy. Bardzo często to się kończy czymś takim, że taki twórca nagle wierzy, że rzeczywiście jest panem stworzenia, że zapominają o tym, że akt twórczości to jest akt dany od Boga w pewnym sensie i że my jesteśmy akuszerami czegoś. I bardzo często właśnie ci twórcy, którzy uwierzyli w swoją misję, swoją wielkość, swój bezgraniczny talent, no, tracą coś po drodze.